Hej wszystkim! Z tej strony Atakama na waszych ekranach kolejny odcinek z Alicji Online. Dziś sobie troszeczkę się pościgamy, jak zwykle, ale mam nadzieję, że tym razem mój komputer będzie współpracował, bo troszeczkę pokombinowałam i jego grafika powinna być bardziej zoptymalizowana, że tak powiem, i powinno to działać nieco lepiej, mimo że się jakość nie zmieniła. Dobra, nie będę wam tutaj przynudzać, nie mam żadnych jajek, wszystko sprawdziłam, ale jedyną rzeczą, którą zmieniłam, to jest tutaj właśnie nasza mewka. Ja już ją dawno, dawno wyklułam z jajka, tak można powiedzieć. Także no, tak to wygląda. Nie pasuje troszeczkę nam do stroju, bo jest zielono-biała, my jesteśmy tacy bordowi, czerwoni. Czerwono-brązowi, tak? Tam są moje koniki. Ciekawe, czy tutaj się spojrzą na nas. Tak. No, dobra. To jeszcze tylko go tutaj obczyścimy. Ja oczywiście gorącą czekoladę mam, bo czemu nie? Lato jest. Lato jest. Lato jest skończone, chciałam powiedzieć. Także gorąca herbatka jak najbardziej na propsie. Herbatka i czekolada właśnie. Uwielbiam. Piszcie w komentarzach, jeśli wy też lubicie gorące czekolady do picia. O, skończyło nam się ten. Dobrze, będzie to trzeba dokupić. Taki wylosował nam się konik, niezbyt ładny, ale to nic. Nie wiem, czy wy też tak macie jak ja, ale jak się losuje jakiś brzydszy koń albo taki, który mi się po prostu nie podoba, to włączam i wyłączam grę, aż mi się wylosuje taki ładniejszy. To tam na razie nie... Nie, no dobra, na razie sobie tutaj zagramy z nim, a później pójdziemy do sklepu kupić mu... A, ale zlamiłam! Pójdziemy kupić te... Czekajcie... Te do oczyszczenia te szmatki. Szmatki. No bo tu się szmatką chyba czyści konia, nie? Jak można inaczej to nazwać? Ojejku, jejku, jak mało pieniążków. Za mało wyścigów robimy. Będzie trzeba to troszeczkę nadrobić, moi drodzy, moi drodzy. Okej, widzicie. Właśnie pytaliście się mnie, w jaki sposób można siedzieć na koniu bokiem. Otóż właśnie tutaj macie odpowiedź. Wasz koń musi mieć tutaj dokładnie dwie gwiazdeczki. Wtedy to jest jakiś tam większy... poziom jakby sympatii waszego konia do was i dlatego możecie sobie usiąść na niego bokiem. No, także ciekawe, co jest tutaj i tutaj. I love you, pewnie chodzi za tobą i tak dalej. Fajne, bardzo fajne. Wrócimy na rancho. No, to dobra, to ja poszukam szybko jakiegoś wyścigu. Chciałam ten magiczny team, ale tu wszystkie są zablokowane. Jest tam za dużo osób, to weźmy sobie... Deutsch... Nie... Co to jest? Nie, aha, bo tutaj są strzałki, można sobie przez... To może nie jest wszystko na full. O, o, o! Dostaliśmy się! Jej, subcio! Dobra, no to co, od razu lecimy, ale fajnie, że to tak od razu poszło. Jesteśmy w niebieskim, moim ulubionym kolorku. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza, że ja tutaj sobie tą herbatkę popijam. O nie! Czemu? Czemu to się stało? Dawać szybko. Okej, game in progress. Czyli zaczekamy i wrócę do was, jak będzie już wyścig. Okej, wracam do was. Lecimy sobie z wyścigiem. Good luck! Ty. Okej. Okay. Ja? Ciekawe, czy to ktoś z Polski. Fajnie, jak ta mewa tak za mną lata. Ja bym chciała tego liska. Wy mi piszecie, że mieliście taką... Ale się wpycha. Spadaj, spadaj, spadaj. Okej. Okay. Kompletnie nie mam pojęcia, co się tu przed chwilą właśnie stało, ale dobrze. Że właśnie macie tego liska i fajnie wam, bo za pierwszym razem wam się wykluła. Ja już tyle czasu czekam i nadal nic. Niestety za każdym razem, kiedy mam to jajeczko, to się wykluwa coś...
coś innego. Aha, ja mam lód, a nie postawiłam tego. O, ty, a to. O, jesteśmy pierwsi z naszą drużyną. Fajnie. Hihihihi. Och nie. Ajajaj, przecież kliknęłam. A, no tak, przecież ja mam te. Miałam na kopytach te łańcuchy. A się chciałam bulwersować, że jak skoczyłam, to nie, ten nie podskoczył. Hehehe, tak ci dobrze. Jak to straszne, właśnie, kurczę, w takich grach... Ojej, ojej, ojej! Czyżby to się spełniło, co ja myślę, że będę pierwsza? Och, la la la, ludzie! No, no, no! Jej, jestem pierwsza! Jej, jej, jej! Ale fajnie! Wiecie, nie grałam w tą grę tak długo i dzięki mnie drużyna wygrała. Wow! A tu się dostaje więcej karoców, czy mi się wydaje? Na takim drużynowym, bo nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Dobrze, lecimy. Lecimy następne. Nie, o, to, oj, tak, lecimy. Chciałam powiedzieć, nie czekamy i nie stój, tylko klikaj, ale już kliknęła, czy tam kliknął i lecimy dalej. Nie ma to jak zahaczyć o każde, nie? Tą mapkę lubię. Ona jest taka fajna, mała, skrętna. Lubię ją. Three, two, one. Zlamiłam. O nie! Co to było? Pierwszy raz widziałam tą różdżkę. Pewnie w aktualizacji coś dodali. Ajajaj. Kurczę, Atakamo, Atakamo, co ty robisz? Ale dobrze, nasza drużyna jest pierwsza, to dobrze. O, nawet dobrze mi poszło. Wiecie co, tego właśnie ciemnienia ekranu boję się najmniej. Najbardziej nie lubię, jak jest ten piorun i jak to właśnie co wiąże kopyta, co nie może koń skakać, te łańcuchy. To mnie najbardziej denerwuje. O właśnie.
Bum. A ty, cwaniaczku. Trochę mi się tekstura ziemi zgubiła gdzieś po drodze. O! Co to miało być? Co to miało być? Tak dobrze szło. I jeszcze w to, no pewnie, uderz we wszystko, co jest możliwe. No teraz już niestety nie podgonię, chociaż może. Aczkolwiek nie sądzę. O, mam przyspieszenie, to może coś z tego będzie. Tylko trzeba by tego było użyć w jakimś strategicznym miejscu. Dobra, strategiczne miejsce, byle gdzie. Już i tak jesteśmy przed metą. Aha, no okej. To było dobre rozegranie. Bardzo dobre. Tylko 290. Aha, tam ktoś miał disconnect. To od nas z zespołu tylko dwoje ludzi wygrało. Nie, razem ze mną. To bez mnie jedna, tak? Dobra, jeszcze raz. Tak naprawdę nie wiem, jakie profity daje granie w drużynie. Czy daje więcej karotek? Nie zauważyłam. Nie pamiętam, w sensie, wiecie, dawno nie grałam i nie jestem w stanie teraz wam powiedzieć, czy zwykłe dają więcej, czy właśnie te teamowe. Jeśli wy wiecie, to piszcie proszę, dla mnie to będzie zawsze jakaś podpowiedź i będzie mi bardzo miło, jeśli będziecie mi pisać. Ja oczywiście nie mówię, że wszystko wiem o tej grze, bo to jest nieprawda. Szkoda, że za to też pieniążków się nie dostaje, za to skakanie podczas ładowania. Hejka, pozdrawiamy! Pozdrawiamy, jakby to ze mną Godziago był. Pozdrawiam. Co to jest za książka? A, takie teamowe przyspieszenie, tak? Auć! Zobaczcie, jak się tyle rzeczy naraz dzieje, to jednak komputer mnie nie słucha nadal. Ciekawe, jak mogłabym to zmienić, kupując chyba nowy komputer. No niestety będzie trzeba tak zrobić, będzie trzeba zainwestować. Coś tam jajko znalazł, fajnie. Ja i tak cały czas liczę na to pustynne. Fajnie, że tutaj te zwierzaczki właśnie, bo tak patrzę na tą mewę, tak zamiast skupić się na wyścigu, to patrzę na mewę, że te zwierzaczki tutaj mają jakieś swoje animacje, że mogą właśnie latać za nami, biegać, czy usiąść na koniu, fajne to jest. Są dwa kółka, tak? Czyli już lecimy na ostatnie.
Ajajaj. No tak dobrze było, no! Dlaczego? Ale nasza grupa i tak wygrała. No to dobrze, nasz team. 570 i wszyscy tyle dostają, czyli widzicie, jednak wydaje mi się, że to jest bardziej opłacalne, bo w takich nieteamowych wyścigach każdy dostaje z miejscem coraz mniej, a my tutaj jesteśmy jako jedna drużyna, czyli każdy, kto tutaj wygrał, dostaje tyle samo. Dobra, jak dla mnie, to możemy już stąd wyjść, bo będziemy się żegnać, bo to będzie taki bardzo króciutki odcinek, ponieważ ja dziś nie bardzo mam czas, żeby to nagrać, a chciałam, żeby chociaż coś się pojawiło. Mimo wszystko mam nadzieję, że Wam się podobało. Pamiętajcie oczywiście o łapeczkach, bo to jest dowód na to, że podoba Wam się, jak to nagrywam, że chcecie dalej to u mnie oglądać. Ja Was z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam. Do następnego, trzymajcie się i cześć!